być tak, żeby... Dopóki ktoś jeszcze został, dobry wieczór. To jest panel pod enigmatycznym, bardzo optymistycznym tytułem Oni żyją. Oglądanie rzeczywistości oczami budżetnych mediów. Pani Aleksandra Karasińska, wiceanczelny Swika oraz wieloletnia, jak rozumiem, pracownik mediów ukraińskich. Pan doktor Kruszyński ze swoją kolegą Civitas. Pan Michał Przymusiński, Rzepiński Instytut Nowe Media Telewizji Publicznej. Nie, ale bardzo ciekawe. Pozwolę sobie zamontować i przekazać. Nie, nie, jestem byłym pracownikiem telewizji publicznej. A obecnie jestem wypadoczną kolegą Civitas. Jak mieszkam Okońska, jestem dziennikarzem. Aktualnie kieruję portalem w budowie, który się nazywa Strajk.eu i będzie portalem lewackim, jak tylko się pojawi. I to będzie, mam nadzieję, w tym tygodniu, który się zaczyna w poniedziałek. Tytuł naszego spotkania to Oni żyją. Jak mówiłam, enigmatyczny, poświęcony w istocie rzeczy ma oddawać problem wiarygodności mediów oraz szukania prawdy w mediach i tego, czy media zajmują się przekazywaniem wiadomości, czy też zajmują się przekazywaniem idei, budowaniem alternatywnej rzeczywistości. Bardzo wiele słyszymy o tym, że rosyjskie media są elementem propagandy kremlowski. To jest oczywiste, wszyscy to wiemy, nie ma o czym mówić, zresztą jak rozumiem, pan wysiada w tym celu pomocną pomoc. Natomiast ja myślę, że dobrze byłoby w kontekście tego, co robią rosyjskie media, tak zaproponowano nieśmiało porozmawiać o tym, czy polskie media, o tym w sprawie Ukrainy, w sprawie wydarzeń na Ukrainie, są obiektywne, czy też są zaangażowane, czy są przekaźnikami treści informacyjnych, czy też służą jakiejś sprawie. Bo moim zdaniem to jest pytanie, na które sobie rzadko odpowiadamy w Polsce. Czy przeciętny odbiorca polskich mediów, czytelnik, słuchacz, telewidz jest w stanie, słuchając, oglądając polską telewizję, czytając polską prasę, wyrobić sobie niezależny sąd na temat wydarzeń na Ukrainie? Ja myślę, bo tutaj tam miałam kilka pytań odpowiedzianych dotyczących relacji między mediami a polityką. Ja myślę, że to wszystko się w istocie rzeczy zamyka w tym temacie. Co się naprawdę, znakomicie ilustruje ten temat, co się naprawdę wydarzyło w tym przekazie polskich mediów, który jest niezwykle zunifikowany. Przeważnie mamy tak, że zawsze mamy dwie strony. Mamy prawicę i mamy drugą prawicę, tak? Znaczy mamy media, mamy prawicę liberalną i prawicę solidarną. Mamy prawicę taką patriotyczną i tą taką europejską. Ale mamy jednak w większości spraw polskie media mają dwa nurty. Mam wrażenie oczywiście, że w sprawie Ukrainy, w tym, że się pisze o Ukrainie, w Polsce jest bardzo zunifikowany przekaz. Myślę, że warto porozmawiać o tym, dlaczego ten przekaz taki jest zunifikowany i do jakiego stopnia on jest obiektywny. To jest tyle ode mnie. Czy pan chce pokazać obrazki najpierw? Chyba to będzie najlepiej, tak? Bardzo tylko, ale jakby się posłuchał pani redaktor, co chwila to pomogło, bo widziałem, że mamy w Polsce cztery prawice. Prawie mamy niestety więcej niż lewicy. To nie jest intencja, zrobię teraz żadna prezentacja. Nie będę tego teraz, tylko dosłownie w kilku minutach pokażę, jak mi się wydaje, jak ja się przygotowywałem, tak naprawdę o czym mówimy. Tak? Tu mamy przykład Miedwiediew Girls. Dlaczego to pokazuję na początku? Po prostu tak. Tak naprawdę te ładne dziewczyny oczywiście są po to ładne, żeby tworzyły moim zdaniem dobry wiralowy przekaz w internecie. No oprócz tego mamy, ja tutaj zaczerpnąłem kilka cytatów z tekstu z National Geographic, który się na ten temat. To są przykłady tego, jak na Twitterze pojawiają się różne informacje, które tak naprawdę są dezinformacją, a nie informacją. Tak? Tutaj mamy nagle na Twitterze informację o liczbie ofiar, która w żaden sposób nie jest zweryfikowana i są jakby powoływanie się na źródło tutaj nie istnieje, to jest moim zdaniem bardzo istotnym elementem. Tutaj następny przykład jest na przykład, w jaki sposób Russia Today przedstawia informację, tak? Że radykałowie, tak? Versus aktywiści, tak? Odpowiedzialna prokuratura, co w warsztacie dziennikarza jest oczywiste tutaj.
funkcjonuje też w określonym celu. Tu jest na przykład z kolei tweet, którym zupełnie niepotwierdzone informacje podaje z perspektywy ukraińskiej. I trzeba przyznać, że bardzo, bardzo dużo jest tych informacji. Tak? Ja absolutnie będę tutaj wskazywał też na to, że ze strony Ukrainy również pojawiają się takie informacje, które mają tylko na celu zaczarowanie rzeczywistości, moim przekonaniem. Następny przykład, tutaj mamy mem internetowy, który podaje o tym, że nie Ukraińcy są zaangażowani w walki, tak, 25 rosyjskich cywili spalonych żywcem i tak dalej. Znowu informacja, która tak naprawdę zupełnie nie jest, nie można podać jej źródła, nie wiadomo tak naprawdę skąd się wzięła, równie dobrze może być plotką, może być prawdziwą informacją, może być też preparowaną informacją. Tutaj chciałem zwrócić uwagę Państwa na, to jest Russia Today na YouTubie. Dla mnie ważne są linki tutaj, oprócz samego przekazu oczywiście, który jest jednoznacznie słuszny, to popatrzcie Państwo na to. Obejrzeń tu nie jest dużo, natomiast już subskrybentów jest bardzo dużo. Tutaj tylko, że nie widać, ale tutaj jest ponad milion subskrybentów, tak mi się przynajmniej zdaje, milion trzy. No właśnie, to jest 400. Czyli próbuję pokazać, jak raczej tutaj sprawnie swój przekaz rozsiewa na YouTubie, to jest fakt. A to jest kolejny internetowy, ja sobie obejrzałem taki profil na kontakcie antymanipulatora. No i tutaj jest tam chyba trochę widać, tak, nie mówi się banderowcu, Bóg nie usłyszy. Państwo na pewno doskonale wiecie, tak, jak stosuje się tę retorykę faszystowską w tym sporze. Młodszym może wyjaśnię, że nie można powiedzieć chyba niczego gorszego, co pan powinien powiedzieć, że nawet ktoś faszystą, prawda? Albo faszystą. Tak, czyli ta nomenklatura, zresztą pokażę dokładnie co następny mem, jeśli można tak nazwać, no to tak wyglądała Rada Ukrainy od 1941 do 1943 roku bez komentarzy. Tutaj widać niemieckich żołnierzy, niemieckich oficerów tego budynku. Znowu mamy ten podobny komentarz. A to jest ciekawe, bo ten antymanipulator, który się pojawia, on zresztą, ja sobie to wyjrzałem, nie taki nie mega popularny, ale to jest dla mnie o tyle interesujące, że mamy nową pracę art grupy Ataka. I to jest już zdjęcie, pokazuje, jak te socialowe rzeczy wychodzą na miasto, tak? Czy pojawiają się, tutaj mamy murale. Tutaj jest bardzo fajny news, to mnie zachwyciło, zacząłem przeglądać jego profil. No co tutaj, zastanawiam się, czy to nie przypadkiem osoba, która jest po prostu zaangażowana. Tak, no ale w momencie, w którym czytam, że Zachód chce zlikwidować Putina, no to co raczej podejrzewam, że jednak nie jest osoba prywatna, która po prostu wrzuca informacje. No teraz jest taki bardzo fajny artykuł, bo o czym tak naprawdę mówimy? No o tym, co zaczęło się dwa lata temu, to jest sierpień 2012, a to jest informacja z komendanta na temat tego, że za 30 milionów rubli, czy około 900 tysięcy dolarów zostało zamówione systemem Business Intelligence, analizujące, w jaki sposób na blogach docierać do key opinion leaders, jak sankcje rozprzestrzeniają się. Nie, to jest stary temat. Oni to dwa lata temu przetarg rozstrzygnęli. No i sądzę, że to już działa po prostu od, nie wiem, już jakiego czasu więcej informacji na ten temat udało mi się znaleźć. Ciekawe, że mało kto o tym pamięta. No a to jest coś, o czym mi trochę przykro mówił, jak nazywałem, że z wielu razy telewizji polskiej, ale chciałem pogadać, tu się świetnie to wpisuje w pytanie pani redaktor o media. Wiecie Państwo, to jest tak. Hillary i Clinton i Barack Obama. Widzicie Państwo, jak to wygląda tutaj. To jest zdjęcie oryginalne, a to jest zdjęcie, z którego skorzystał mem internetowy, z którego skorzystał redaktor wiadomości. Tu jest popcorn. Tu gamepad jest, może Państwo tu słyszeliście. A
tutaj widać na tych ekranach, że grali w grę komputerową, tak? Przypomnę, że nie grali, nie jedni, a najważniejszą wybrali informacyjną w Polsce, przynajmniej tak prestiżowo pokazało się taka informacja, która pokazuje, jak socjalni realizm potrafią próbować. Ja tego też nie będę komentował. Pozwolę sobie jeszcze pokazać ostatnie zdjęcie. Śmierć mama Rakowskiego to była, wyglądała tak, że nie wiem, 30% osób zajmowało się rejestracją tego, co, tego jak wyglądają jego zwłoki. To, co pan wszystkie tweety są świeże, i te memy są świeże, informacja z Komiecanta, no śmierć Kaddafiego jest nieaktualna, no i wiadomości to są, to jest bardzo ważne. Aczkolwiek nadal nie żyje Kaddafi. To się mówi. Ja słyszałam, że został mówimy ukraińskie wojska albo Rosji, mówi się banderowcy i faszyści.
my mówimy o aneksji Krymu. W Rosji mówi się o powrocie, tak, i ochronie rosyjskich obywateli. Rosjanie mówią o konwoju humanitarnym. To jest jeden z tych sukcesów, o których wspomniała. Kiedy w rzeczywistości była to inwazja wojskowa, tak, zakamuflowana. I uważam, że niedocenianie tej siły tej propagandy jest bardzo niebezpieczne. Dla nas powoduje pewnego rodzaju uśpienie i takie poczucie złudnego komfortu. Staramy się być obiektywni i brać pod uwagę obie strony konfliktu. W związku z czym w pewnym momencie zaczynamy używać słów kłamliwych. Moim zdaniem również polska opinia publiczna jest częściowo manipulowana. Chciałam Państwu zwrócić uwagę na przykład na przekaz internetowy. Kiedyś pisałam taki artykuł, publikowałam taki artykuł, który wynika, że duża część komentarzy internetowych jest opłacona, jest po prostu kupiona. Nie mam na to dowodów jasnych, ale wydaje mi się, że naprawdę duża część komentarzy pod informacjami o tym, co się dzieje na Ukrainie, może być sponsorowana przez Rosję. Tak? Także może na razie tyle. Jeszcze chciałbym też, rozpoczynając, wprowadzając nas do tej rozmowy, ja bym chciał się pierwszy raz zgodzić z tym, że tym obrazkami terminów, prawda, z tym, co też pani powiedziała, ale powiedzieć, no i co z tego? Świat taki jest, media takie są. A propos tych zawłaszczonych słów, jakbyśmy zostali przy określeniu media społecznościowe, być może część z nas ma w głowie, że one są społecznościowe, czy nasze, czy ludzi, czy społeczeństwa, albo jeszcze szerzej patrząc, tak, to w szczególności to jest trochę żartobliwie, tylko mówiąc, podstęp wielkiego biznesu, tak, który sprzedaje nam cały czas internet jako przestrzeń aktywności wolnych obywateli. Internet taki był, to było bardzo fajne, no to było 40 lat temu, w latach 70. i 80., jak na 17 amerykańskich dników wymieniało się informacjami na temat. Internet taki wygląda, to jest normalny obszar działalności wielkich koncernów, normalny kawałek biznesu. I skoro myślę, że wszyscy o tym świetnie wiemy, tak, w jaki sposób standardowym działaniem marketingowym jest wykorzystywanie, jak się mówi, social media, tak, mediów społecznościowych do promowania wizerunku firmy, to działań marketingowych, czy generalnie do wszelkich akcji komunikacyjnych. I dla nikogo z nas nie jest zaskakującym odkryciem, że jak ktoś dobrze pisze o persykologii w internecie, to możemy gdzieś tam znaleźć, że jednak ktoś mu zaproponował, albo zapłacił, albo przynajmniej dłużkę persykologii dał, żeby o niej dobrze pisał. Tak funkcjonują media, bo też media społecznościowe. W moim przekonaniu, no, jak daleko posuniętą naiwnością jest, przypuszczać, nawet przez którego się nic z nas tego nie przypuszcza, że skoro biznes tak świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych, to państwo, jak to zupełnie jest państwo w tym przypadku, Federacja Rosyjska nie wykorzysta tego mechanizmu promowania swoich idei w mediach społecznościowych. Trącę jedną liczbę. 56% Polaków według badania z tego roku wierzy w prawdziwość opisów w internecie, komentarzy, bardziej niż prasie czy telewizji. Tak? Jest to o tyle jeszcze niebezpieczniejsze, że zaufanie do tego mediów, tak jak pan powiedział, jest dużo większe. Z jednej strony. Z drugiej strony to jest jakby osłabiony już problem szklanki szkołowy pełnej mowy ustnej. Połowa Polaków wierzy, że to, co mówi internet, jest prawdziwe. Lekko to. Oczywiście to badanie też jest, to badanie, o którym pani wspomniała, czy generalnie badania, które pokazują zaufanie do mediów, one pokazują rozkłady odpowiedzi. I jakby niepokojące jest to zjawisko, że znacznie większe zaufanie, w szczególności do internetu, mają młodzi ludzie. Tak, wraz z kolejnymi kategoriami wiekowymi spada zaufanie do mediów. Większe zaufanie do mediów mają też osoby częściej korzystające z internetu, mają osoby częściej korzystające z internetu. Czyli jakby to jest ta grupa, do której szczególnie łatwo dotrzeć przez to medium. Ale z drugiej strony, bo jakby cały czas operujemy, już kończąc, pochodzi też wypowiedź takim spojrzeniem, że państwo, znaczy Rosja, propaganda, ja zawsze preferuję spojrzenie z punktu widzenia odbiorcy, z punktu widzenia człowieka, ludzi, którzy tworzą społeczeństwo. No i trochę ja bym proponował więcej wiary w społeczeństwo. Jesteśmy
dużej mierze odporni na przekaz marketingowy. Jakoś wszyscy nie kupujemy Coca-Coli mimo miliardów dolarów wydawanych przez ten koncern na promocji swojego napoju. I równie dobrze znaczna część z nas jest odporna na politycznie rozumiany przekaz propagandowy. Gdyby było inaczej, no to każde jedne wybory byłyby tylko pochodną budżetu przeznaczonego na wydawanie energii przez poszczególne partie. Czyli nie zgodzę się z panem. Wierzy pan w taką zdroworozsądkową i krytyczną postawę wobec mediów, a z mojego doświadczenia, chociażby na Ukrainie czy w Rosji, wynika, że to zależy, czy się żyje w kraju demokratycznym, gdzie są różne źródła informacji i można sobie porównać. Przeciętny człowiek, ja mówię o elitach, tak? Które mają dostęp do różnych źródeł informacji. Natomiast jeżeli przekaz jest unifikowany i bardzo wzmocniony, no to poparcie dla Putina w tej chwili osiąga jakieś ponad 80-90%. I od, jakby to jednogłośność w Rosji. I rzeczywiście teraz bardzo takie silne też uderzenie w media te nowe, czyli takie właśnie zawłaszczanie kontrolowanie silne mediów internetowych. Jakby jest kolejny krok w takiej polityce, która trwa już od kilkunastu lat, czy tylko 10 lat, kiedy najpierw przyjęto duże kanały telewizyjne, radia, oczywiście gazety, które mają mniejszy wpływ. Można sobie pozwolić na jedną gazetę w Moskwie, którą czyta paru inteligentów, to nie ma żadnego znaczenia. Wiadomo, że internet jest taką ogromną siłą. I teraz co nam pokazywał, ale też niedawne informacje o tym, że Rusnet będzie kontrolowany w coraz większym stopniu. Wydaje mi się, że to jest bardzo duży zagrożenie. Świadomości społeczeństwa rosyjskiego, które ma taką właśnie ofertę. Czy ja mogę jednak poprosić Państwa, żebyśmy spróbowali wrócić do świadomości społeczeństwa polskiego, ponieważ ja wydaje mi się, że tutaj to, jest, to co uprawiamy, to jest gra do jednej bramki. Absolutnie z mojej strony nie ma żadnego sprzeciwu do tego, że istnieje propaganda w mediach rosyjskich. Tylko że właśnie redaktor mówi, że polskie media są zawłaszczone czy zaczadzone tą propagandą rosyjską. Czy ja się pytam, że w jakim miejscu? Czy słuchajcie, ja dzisiaj byłam pod ogromnym wpływem wykładu pani Lizy Babenko, która powiedziała na przykład coś, czego sobie wcześniej nie zdawałam sprawy, czyli że konflikt ukraiński jest konfliktem pomiędzy dwoma nacjonalizmami. Pomiędzy nacjonalizmem, który jest nacjonalizmem zachodniej Ukrainy, czyli taką świadomością postkolonialną, która żyje w traumie postradzieckiej, w związku z czym jest antyrosyjska, antyradziecka, i tym drugim nacjonalizmem, który w południowo-wschodniej Ukrainie jest nacjonalizmem rosyjskim, nieobciążonym niechęcią do Rosji. I że rozwiązaniem tego problemu byłoby stworzenie platformy, na której ludzie pracy, mówię o klasie robotniczej, to jest terminem, który ja uwielbiam, a który jest w Polsce w sobie niecenzuralny, mogą wystąpić przeciwko oligarchizacji, mogą wystąpić przeciwko temu złodziejskiemu kapitalizmowi, który tam istnieje. W żadnych polskich mediach tego typu interpretacja tego, co się dzieje, na pewno się nie pojawiła, ponieważ jest tak, jak pani redaktor kazała nam mówić, czyli jest wojsko rosyjskie, rosyjska inwazja, tak jakby ci wszyscy mieszkańcy Donbasu, ci wszyscy mieszkańcy Ukraińska byli albo rosyjskimi żołnierzami, albo opłacanymi przez Rosjan, za chwilę dam tylko tutaj, albo opłacanymi przez Rosjan najemnikami. Wydaje mi się, że to jest bardzo duże uproszczenie i wydaje mi się, że w polskich mediach naprawdę bardzo trudno jest zaprezentować inny punkt widzenia niż ten punkt widzenia, o którym Państwo wszyscy mówią, czyli tym, że wszystko co złe to jest Rosja, wszystko co dobre to jest Ukraina. Ja mam taki ulubiony mój artykuł dla tych początku tego tygodnia pod tytułem Skandal Wiktorii. To jest artykuł na temat tego, że przy wejściu na konferencję OBWE ambasada rosyjska wynajęła kawałek miejsca i powiesiła zdjęcia Andrzeja Stynina. To jest rosyjski fotoreporter, który zginął na Ukrainie. I na przykład i Gazeta Wyborcza uzna to za skandal i znajdują się na przykład takie zdania, że w rejonach Donbasu, zajętych przez rosyjskich najemników, często dochodzi do ataków na dziennikarzy. Wielu ukraińskich i kilku zachodnich zginęło. Więc chciałam Państwu powiedzieć, że według danych Międzynarodowych Organizacji Dziennikarskich na wschodniej Ukrainie zginęło sześciu pracowników mediów, jeden był Włochem, pięciu to byli Rosjanie.
Skąd redaktor Gazety Wyborczej wziął informację, że wielu ukraińskich dziennikarzy zginęło? Nie wiadomo. Natomiast jest coś takiego, jesteśmy w takim miejscu, że większość polskich dziennikarzy ulega pokusie. Moim zdaniem pokusa polega na tym, że wydaje nam się, że tak doskonale wiemy, po czyjej stronie jest słuszność moralna, po czyjej nie ma, że chcemy ułatwić naszym czytelnikom, widzom, słuchaczom dojście do tego samego wniosku przez selekcjonowanie informacji. Ja myślę, że powinniśmy jednak mieć tyle zaufania do naszych czytelników, do naszych odbiorców, żeby podawać im komplet informacji, żeby oni mogli sami do jutra znać. I chciałabym, żeby, jeżeli mogę Państwa poprosić, czy zachęcić, żebyśmy o tym porozmawiali. Ja muszę się odniosę, bo pani bezpośrednio do mnie powiedziała, że ja narzucam jakiś dyskurs. Staram się go nie narzucać, przyszłam tutaj, żeby porozmawiać. Chciałam powiedzieć Państwu, że akurat mogę powiedzieć tylko o sobie, znaczy nie mogę odpowiadać za wszystkie polskie media, mogę odpowiadać za Newsweek Polska. Od początku konfliktu na Ukrainie mieliśmy co najmniej jednego, a w porywach trzech korespondentów na Ukrainie i w rejonie konfliktu, i oczywiście w Rosji. W związku z czym nasze informacje nie pochodzą z internetu albo nie cytujemy innych mediów, tylko najczęściej są to relacje naszych reporterów. Dlatego mam do nich zaufanie. Tak. Oczywiście są one potwierdzane i sprawdzane przez nich. Nie chcę się tu przerzucać, ilu dziennikarzy zginęło, ponieważ nie pamiętam i nie mam takiej informacji. Oczywiście można by ją potwierdzić. Ja nie mówię, nigdy nie powiedziałam, że w rejonie Donbasu nie ma obywateli ukraińskich sympatyzujących z Rosją. Oczywiście są. Pracowałam w Doniecku dla tamtejszej telewizji TRK Ukraina, która była bardzo prorosyjska. Pracowałam z dziennikarzami, którzy co prawda byli obywatelami Ukrainy, ale bardzo sympatyzowali z polityką rosyjską. Większość uciekli stamtąd w tej chwili i mieszkają w Kijowie, ponieważ nie chcą siedzieć na wodzie. Tak? Więc oczywiście tam są cywile w rejonie konfliktu, ale oni są obywatelami rosyjskimi, w związku z czym ukraińskimi, tak? Więc nie rozumiem tego zarzutu, że separatyści, tak? Mówimy... Powiedziałam, żeby nie używać języka słowa separatyści, tylko mówić o rosyjskich żołnierzach. W sytuacji konfliktu, tak? Ludzi walczących. W większości, tak jak przynajmniej relacjonuje to mój korespondent i tak jak ja to rozumiem, a mieszkałam w Doniecku i tam pracowałam, tam był system oligarchiczny, częściowo mafijny, tak? Część tych ludzi była uzbrojona. Miała bardzo duże powiązania z Moskwą. Oczywiście, że w momencie, kiedy zapłacono im, walczą po stronie rosyjskiej. To są często lokalni mafiosi albo po prostu bandyci. Facet, który rządził całym obszarem, czyli Linut Achmetow, po prostu jest uciekł stamtąd. Jest w Londynie w tej chwili, tak jak mi donosi naczelna Forbesa moskiewskiego. Więc władza lokalna uległa dezintegracji. Ci lokalni mafiozi stali się watażkami, a stali się niezależni poniekąd. Kto więcej zapłaci, które interesy są bardziej atrakcyjne w tej danej chwili. A po tej stronie się powiedzą. To nie jest oczywisty konflikt. Nigdy tego nie mówimy. Ja mam propozycję, może żebyśmy przeszli, bo już fajnie zajmować sobą, przeszli do dyskusji. Agata Czarnowska chciała coś powiedzieć. Ja chciałam zastosować dwie rzeczy. Po pierwsze, nie jest tak, że żadne polskie media nie pisały o perspektywie w Donbasu. Myśmy robili kilka komentarzy, ale też po prostu wywiady z osobami, które relacjonowały wydarzenia w domu związkowym, przede wszystkim z Odessy. Nie udało mi się nawiązać kontaktu z nikim, kto byłby właśnie godnym zaufania, bo jestem z Donbasu, ale ta Odessa okazała się niestety bardzo mocnym przeżyciem w tej naszej siatce lewicowców, tak naprawdę zginęły tam osoby działające w organizacjach lewicowych. To było dosyć straszne. Nie zachęcam oczywiście, bo w ogóle lewica24.pl, wiadomo, to już mam okazję, to zawsze zapraszam. Natomiast jeszcze druga sprawa, tylko kwestia używania słowa wojny.
Też śledzę bardzo uważnie, kiedy powie to prezydent Poroszenko albo premier Jacenko. Oni nie używają tego słowa specjalnie. Ponieważ w momencie, kiedy władze Ukrainy ogłoszą, że jest wojna. No oni nie mają tego słowa. Zapewne, czy wyślę ci na YouTube link, jak Poroszenko mówi o wojnie. Albo jego minister z wojny. Nie ma problemu. Jeżeli używają tego słowa wewnętrznie, to na konferencjach prasowych. Na konferencjach, prasowych. Transmitowanych przez dużo kanałów. Wiem, że było tak, że Poroszenko ogłosił inwazję rosyjską i bardzo się szybko zwołał wtedy, jak to określił, zwołał Radę Bezpieczeństwa ONZ-u. Chodzi o to, że w momencie, kiedy się, że tak powiem, oficjalnie uzna, że jest wojna, to nie można na przykład przyjmować z Zachodu broni. Wtedy wchodzą w kredytowe inne regulacje międzynarodowe. Zostało wytłumaczone przez ambasadora Polski przy ONZ-ie. To nie jest tak, że ja to wiem sama z siebie, aż taka wyobraźnia nie jestem. Więc tutaj jest kwestia właśnie tego, bo po prostu pytanie jest takie, czy już obowiązują te właśnie specjalne prawa międzynarodowe, które są przewidziane przez społeczność międzynarodową dla sytuacji wojny, czy nie. Zdaje się, że Ukraina cały czas bardzo się stara i nie wprowadza, bo jej można po prostu bardzo mocno podkopić ich sytuację. I stąd może też ten taki coś, co może wyglądać na zmowę, czy manipulację, czy coś tam, ale tak naprawdę jest to po prostu odzwierciedlenie pewnego rodzaju stanu prawnego, który ciągle jeszcze... Nie, ta wojna nie została wypowiedziana, natomiast jest wojną, tak? Znaczy, jeżeli ktoś ci głoszy brzuch, to nie mówisz, że cię głaszczę po plecach po prostu. No. Ja rozumiem, chodzi o to, że po prostu na forum międzynarodowym ta wojna nie została uznana za wojnę. Ja mam jedno pytanie, które jest bardzo krótkie, bo ja niestety nie śledzę mediów rosyjskojęzycznych, bo w swoim stopniu, a powinienem, starałem się to przed spotkaniem zrobić, ale mam pojęcie operacji antyterrorystycznej i to nie jest pojęcie, które rozumieli Rosjanie. Ja też, jeśli można, to cały czas mam w głowie, mi się kołacze, a wracając do mediów. Bo trochę zabrnęliśmy w dywagację związane z teorią prawa międzynarodowego czy tylko do tymi rzeczami. Wracając do mediów, to co właśnie? W tych kilku głosach, co do tej pory się pojawiły, co jakby dla mnie jest kontrowersyjne, czy późno jest zdumienie, to jakby domaganie się właśnie tego, żeby media relacjonowały rzeczywistość tak, jak ona wygląda. To naiwne jest. No, nie używają żadnych oceniających określeń. Jakby w pewnym sensie tak mówienie, a ci Rosjanie to są tacy źli, bo oni nam, mówiąc moimi słowami, proponują swoją wizję rzeczywistości. Mm-hmm. Tak? A my byśmy chcieli przecież, żeby oni nam proponowali naszą, czyli obiektywną wizję rzeczywistości. No, to, od czego już zacząłem wcześniej, że po prostu media społecznościowe są obszarem gry. Tak jak raz jeszcze nikogo z nas nie dziwi, że Coca-Cola mówi, że Pepsi jest zła i odwrotnie. Tak mnie przynajmniej nie dziwi, kiedy Putin mówi, że ci źli mieszkają, ci źli obywatele Ukrainy. Ci obywatele Ukrainy mówią, ma ten zły. I owszem, tak, tam są racje. Któryś z tych napojów jest szkodliwy dla zdrowia. Strony konfliktu mają swoje racje, ale to, że przedstawiają swój własny punkt widzenia, jest dla mnie jakby sensem funkcjonowania mediów po prostu. Ja Bym chciała znać, jakim образом происходит сбор информации польскими журналистами и польскими медиа. Существуют ли офисы польских изданий и медиа в Украине? Как вы работаете с информацией? Znaczy, chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób jest zbierana informacja dotycząca wydarzeń na Ukrainie. Czy są jakieś przedstawicielstwa biura polskich mediów na Ukrainie? W jaki sposób ta informacja trafia do polskich wydawnictw? No, w tej chwili mamy na Ukrainie korespondenta. Jest w Charkowie, o ile się nie mylę. Michał Kacewicz. Jest tam od roku z krótkimi przerwami. We Lwowie współpracowaliśmy z dziennikarzem polskim, który mieszkał we Lwowie, a trzecia osoba była Michał jest zwykle reporterem wojennym, czyli w konflikcie uczestniczy, gdzieś jeździ, jeździ po całej Ukrainie, natomiast była też jedna osoba, która była na stałe w Kijowie. Współpracujemy też z dziennikarką ukraińską Mikaeliną Skory, która jest akredytowana przy Newsweek Polska i która jest naszym kontaktem lokalnym i mieszka w Kijowie.
То есть это временные контракты, то есть люди отрабатывают? Михаил Кацевич есть нашим этатовым дзенникарем. Reszta to są współpracownicy. To jest ale tak z Michaliną współpracuję od 4, może 5 lat. I pracowałam z nią na Ukrainie, także znam na dobrze. My jesteśmy, ja pracuję w tej chwili w Tygodniku Nie również, my jesteśmy oczywiście biedniejszą redakcją niż redakcja Newsweeka, w związku z czym mieliśmy tam, ja byłam na przykład 2 tygodnie na Ukrainie, mieliśmy reporterów, którzy tam jeździli, wracali, nie mamy stałego swojego korespondenta, natomiast no, jesteśmy w kontakcie z jakimiś ludźmi, którzy tam mieszkają i z nimi się kontaktujemy metodą internetową czy telefoniczną i słuchamy to, co mają do powiedzenia. Też korzysta się oczywiście z agencji prasowych, w tym dużych, światowych, które starają się być na obiektywne. Tak jak wszystkie media mają po prostu swoje źródła w każdym konflikcie, w każdym obszarze konfliktu. Czy ja osobiście mam ze wszystkich, znaczy mam. To jest moja prywatna opinia. Staram się szczególnie czytać o co pisze BBC i francuskie media, bo one starają się zachować pewnego rodzaju dystans do idei. The New Republic jest ciekawe. Mm-hmm. A dlaczego takie pytanie? Skąd to pytanie? Z jakim образом формируется материал, który вы подаете polskiej prasie? Jak wy zbieracie informację? Bardzo często robimy wywiady też z Ukraińcami, z Rosjanami. W ostatnim kilku tygodniach to były wywiady z Bortnikowem, z Julią Szewcową, z Lukasem. To są po prostu z tygodnia na tydzień ludzie, którzy pokazują różne punkty widzenia dotyczące tego, co się dzieje na Ukrainie z różnych perspektyw też zachodnich. Yeah, thanks. I can add some remark. Actually, I'm an artist, and it happens that I'm so the situation is so wild in my country, and my mom she lives in Zhdanovka, this small city, which was first under DNR, then became. A city where National Ukrainian Army came, and 20th of September it became DNR again, and so actually I didn't try even to come to her because her city was like island when there was the National Ukrainian Army over there and around was DNR, and I tried to come as close as I could, and I went to destroyed village, which is called Semyonovka near Slavyansk. And it's also remark to you about interviewing some people in those places. And actually, the interesting note I got there. I'm just artist. No one trained me to be a journalist. And I just went in small place, which was called Semyonovka. All buildings were destroyed there. And some people didn't want to leave their places. Actually, they could live because I found many, many different initiatives, volunteers who could suggest them some help, and there was a monastery over there. They could actually go there and have more nicer conditions. But probably those people had certain type of characters that really didn't want to live. Even I met two volunteers from Kyiv, and they gave me cards and I could actually check the office. I just wanted to say that situation in this place was not like a place, abandoned place from, let's say, Ukrainian side. Anyway, 4 people came to me and I asked them one question. Who shoot to you? 4. And each person told me different story. Where was this place? Semyonovka. Where is it? It's near Slavyansk. Oh, okay. And actually one person said that National Army shoot in my side. Second said separatist. Third said Apolchansen. And the third person said National Ukrainian Army. Oh. Yeah. And then the question is that they were in a small place, 4 people from really like, really one spot. And I had this idea that they couldn't see, because if they're alive, they couldn't see who shot. And the question is, when my mom was in the cellar, and I asked her the same stupid question, who shot in her side, and she said, can I just stay in the cellar, not to go and to look
from which side there is these shoots. And also the question is, when I was in this place which called Semyonovka, I was with German journalist, and she interviewed each of those person. I don't know what she's going to do with those interviews, but me personally notice really absurd of this type of deals. And I'm just artist, no one trained me to be a journalist, but this has gave me the idea, and also we discussed with Lesa and Masha that we are, as Ukrainian artists, we understand that to know where is the truth is almost impossible. And we as an artist, we are thinking how to deal with the situation when we can not know the truth. And the question is that in on the background, I also do believe in Russian propaganda so well that now even I have this suspicious that why we can't see Russian participants in this discussion, which is very important. Sometimes I'm thinking maybe this is also a deal of Russian propaganda that they are not here. The response is very simple. They just, honestly speaking, they were not interested in the beginning about the public space, and they got bored with the public space discussion, and they decided. But it was provocation, to imagine that they are not here just because Russian propaganda worked so well. Yeah, well, you can say that, but in defense of Russian artists being Russian, I have to say that. It's not Russian propaganda. Okay. So anyway, I just shared my comments about this. And then the question is, for instance, is to talk about my mom. She's all the time, I don't know, maybe she's really like a so strong personality that she never allowed herself to judge. And it's really, and it's really kind of test for any person to stay really like a mediator when you have cold heart and you can't allow yourself to analyze the things you can't analyze. Sure, but you can't underestimate, I mean, there is, if you apply that to journalism, it's of no use because there are no truth at all, and we cannot research and get to the point. I don't disagree because this is the soul of my work. So it's difficult, of course, to get the witness reports, especially in the area of war, but I don't suppose it's impossible. Mm-hmm. I mean, the trained correspondent realizes that people who are just under attack, they don't see where the bullets came from. And of course, this is obvious to him. So there are other sources. And, well, as far as I'm concerned, I can trust his judgment. So otherwise, we wouldn't send him in there. Mm-hmm. I would love to see this footage, even raw. I would like love to see the reportage when there are four people telling different stories, and I would love to let my viewer judge it. So let him decide whom he believes. Because I think we both, I mean both like Ukrainian, Russian, or Polish and Russian, because we are on the opposite side in this situation, we both try to help our viewers, our readers, to understand this, to decide who's right, who's wrong. I think our job is not to help him understand who's right, who's wrong. I think our job is just to show him the reality and let him decide for himself who he believes. It sounds great, but I disagree. Yeah, this is not journalist. This is not journalist's work to show all the, you know, sound bites on TV and say no comments. You decide. You know, you media is, you know, you have to choose two people to show the sides. Yes, you can't record 100,000 people who say, I don't know, maybe, oh, I don't know, I was in a cellar. Because this is buzz, this is nothing, this is not information. Mm-hmm. Information is something that you can confirm, that you know is true, that you believe is true. That you checked, you know, I mean, this is not, I strongly disagree with this point of view, that we should let people judge, because this is what you just said in the social media. There's nothing like, you know, letting people judge from
objectively between, you know, these tweets, you know, because I don't know these people. Who are these people who wrote these tweets? Are they media? Are they just uninformed? Are they real people? People. Are they really one person? Who are they? I mean, you can't just show these people and let you judge. This is not, I mean, this is why we graduate, this is why we learn our craft, this is why we work hard to get the information, to check the sources, and give you the information that is built. And of course, I can have an opinion, but I should have this is my opinion based on this and that. Okay, let me ask you this. Did you already, in any moment, show any person, any interview, anything that showed that Ukrainians didn't do anything wrong? Of course we do. Of course we do. Our reporters report. So but you said you believe this is right, you believe this is wrong, so... I mean, you know, I have to trust him because I'm not there, yes? He's there and I trust his judgment. But of course, he shows the atrocity of war. And not only one person is, one side is doing, you know, killing. So of course there are, you know, in the Donetsk region, there are trees and you know, woods filled with shallow graves, but you know, both sides are, you know, supplying the bodies. But we are still talking about the conflict and not about media. I think it's not the issue on this. I was talking about the media because I would really love to see some mainstream Polish media. But you know, I'm native to Polish media, and we have interviews with Russian mainstream politicians and sociologists and writers who show their point of view. Just open the news, we can read it. It's every week or every second week. So there is another Russian perspective in that. That's what we are trying to do. What we are doing is always Russian perspective, always Ukrainian perspective, is right or is wrong. I would like to see something that is seeking to be objective. It's not about Russian perspective, because I don't really believe there is Russian perspective in Donbas only. There is perspective of people who live there. Of course. And that's why, of course, and that's why when you have a reporter there and he writes a story, he talks to people and shows their perspective. Of course, this is obvious. Okay, so that's that. But it also, I just also like to tell that I must say that Ukrainian society already realized that they are in a situation that information will lie against them, and it happens that so many people started to help each other to knowledge, to get knowledge how to define which news are truth, which news are not, and also even trying to invent maybe very kind of silly and not serious methods, how to find out is it truth or not. For instance, for me personally, what I understood that you, I mean, it's very difficult to invent details. Mm-hmm. Really. Wait, can we speak English all the time? Is it all right with all of you? I'm sorry. Możemy mówić po angielsku, czy raczej powinniśmy się na polski przestawić? Jak państwo wolą? Bo możemy tłumaczyć na pewno. I just don't want people left out from the conversation. Czy ktoś się czuje niekomfortowo? Nie, naprawdę, bo przecież możemy tłumaczyć, prawda? To nasz odbywacz. Nie ma... Okay, nie ma pretensji. Shall I? Okay, so we should, yeah. We can't speak. Yeah, and as I understood that it's very difficult to invent details. Invent? Yes. Придумать детали. Очень сложно придумать детали. You mean as a propaganda thing? So if you don't have details, you don't believe it, yes? It's like, если очень сложно придумать детали. История правдивая, она имеет такие детали. This is not true. I disagree. Russian media, they hear a lot of stories. I give you examples. They are very primitive. No. They hire actors. Crazy details. Yeah, they have actors. And for example, in one Russia Today story,
one day the same person was in Kiev and was a protester, and a few days later, I mean a week later, the same actor was a pro-Russian separatist. One day was and people saw it. It's not details. I give you something. They have the shoot footage in Russia today from the Russian film when a lady is crying over the body of the soldier, and it was shot on the movie film, and they shoot it as a, and they mounted it and they edited it to the news showing that this young Russian lady is crying over the soldier who got killed in Donbas. They also, and this is confirmed, use footage from Chechnya war, dead bodies, and they say it is in Donbas. They also used footage from shooting and fighting in Syria, and show it labeled as Donbas region. So details can be shot and added perfectly well. Я возражу, я тогда скажу по-русски. Я возражу, тогда я красивее расскажу. Я говорю про такие детали, которые не существовали прежде. Мы о таких шагах, которые вчера не объясняли. Расскажу, например, такую деталь. 11 декабря Женя, она не приехала, она заболела. Была такая ситуация, когда силовики давили протестующих щитами. Женя мне рассказала, что можно было не стоять на земле, чтобы ноги не стали холодными. Она просто могла поднять локти и висеть. Такое не придумать. Że ten marsz ze strony tych właśnie sił porządkowych, to uścisk był na tyle mocny, że ona mogła po prostu podnieść powierzchnię i ruchu i wisieć w powietrzu. Tak ciesno ludzie stajali. Taka detal, ona очень нереалистичная. Такое придумать, это нужно пережить это. Czyli jakieś to jest kompletnie nierealistyczne. Или вторую историю, которую я расскажу, случилось со мной. Мы после 20 февраля с художниками часто ходили в довольно часто ходили в госпитали, мы просто не знали, что нам сделать, и мы приходили, здрасте, а они говорили, мы художники, они говорили, ну нарисуйте наши портреты, им стало веселее, все, кто были там ранены. И один мне раненый 20 февраля на институтской рассказал такую историю, он мне даже показал, он сказал так, что так много было работы для врачей. Czyli właśnie po 20 lutego nie wiedzieliśmy dosłownie, co możemy zrobić, po prostu szliśmy do tych szpitali, do tych ludzi po prostu, spotkaliśmy się z nimi i oni pytali, co możemy zrobić. Mówiliśmy, że jakiś marsz dostanie, narysujcie chociażby nasze portrety. To była jedna taka historia. Da. I on rozkazał mi taką historię, że врач, on nie stał tracić время, jak прежде zapisywać все, что он сделал с людьми. Он доставал пули и писал на зашитом месте пуля фломастером. Czyli lekarz miał na tyle mało czasu, że nie miał po prostu żadnej możliwości nawet opisać to, co się dzieje. Po prostu, kiedy wyjmował kulę, po prostu pisał kula. Okay. Ja говорю про такие детали, которые... Вот все, что вы рассказали, это не удивит человека, который, поверит, что это очевидец сказал. Или, может быть, у меня слишком развито... Можно маленькую ремарку? Я бы сказала, Алевтино, что такую историю ты почула на иншей линии, а пикуешь это на наступу. В России много людей. Можно того типа деталей просто в вильный способ практиковать. В конфликте наступит безлич. И такие детали, они очень гарно вписываются в великие нарративы. You know that even in comments, you're the next. If you pay for a comment in internet, there are people who can, sure, this yes, they make. They told us to the newspaper people who work like the students or unemployed people. If you give them like 60 grosze per one voice or one edit, they change the way they write. And also they make grammar mistakes to make it more original. But you actually believe that there is only one side who is paying for these comments? No, of course, Polish political parties do this, companies do this, as you mentioned. I don't say, you imply that I say something. Actually, yes, because you said, I mean, 20 years ago, you do not believe comments who are anti-Ukraine or pro-Russian because it's paid. So you actually, you are saying that only Russian, I said government, whatever, is paying for this comment. No, I didn't say one, no, I,
I said that I don't believe part of the comments. I never said that only one part of the comments is paying for. Wait, which part do you believe? Rephrase the question. You said, I don't believe part of the comments. I understand part of you do not believe. You know, from my experience, part of the comments, based on my historical knowledge, knowledge of Polish language and Polish opinion polls, when I read comments in big portals like Onet or Gazeta.pl, which is really big and very opinion, a lot of people read them. I mean, in certain moments of the conflict, only in certain moments, there were peaks of very pro-Russian propaganda comments that were actually, how should I put it? Well, they were not written in a language that I believe it's true. Actually, about, but how you define? Can you tell how you define this language you are not? They said Piłsudski would do it better, you should kill the Banderovce. And, you know, there are only very historical or emotions. And usually, I wouldn't believe, maybe some older people would use this kind of language, but not majority temperature of the. Of the let's say slogans, or even it looks like slogans. Not yes, very... they are fascist. I mean, they are very similar to what we hear in the official Russian media. So I don't believe Polish citizens would, in mass, write this kind of comments because once they are there, the other day they are disappearing. Yeah. Actually, can I say one point? I also, redaktor Maziarski from Gazeta Wyborcza. Wrote an article, comment about me that it's not possible that I'm writing what I'm thinking. I cannot think like I think, like I write, so I must be paid. And this is the same thing. Actually, I think that people in Poland can try to find some kind of balance between two ideas, between two parts of this conflict. And it's not really, you don't have to be paid to not be obsessively anti-Russian, really. But please. There are actually linguists who are using big data are able to determine with a great degree of accuracy. I mean, if we're talking about the sort of the crossover between marketing and propaganda, within the marketing world, I mean, you can determine with near accuracy whether or not something is a paid comment on TripAdvisor or something like that. So the ability to recognize when something is, I mean, this is not small. When something is a piece of propaganda, it's actually becoming a something that can be done. I don't know if this has been done in Polish, you know, researchers were at Stanford, but this is not some rocket science now. I mean, there's a question whether or not whether you're using first person, what kind of details you are including. It's not just a question of whether or not details are present, because I mean, there's a famous reporter of the New York Times, Jason, what's his name, who wrote incredibly fabricated, detailed stories and was later discovered to be, making things up entirely. But the idea that you can feel something, it's true, and it's a verifiable fact that this kind of feeling that you have is verifiable through the use of data. And this isn't just, some fabrication. There's a great TED talk about the leading linguists on this field. Jeśli mogę się włączyć też, przechodząc na stronę mediów. Wydaje mi się, że ja w mediach nie pracuję, ale wydaje mi się, że za bardzo próbujemy dyskutować o faktach, a za mało rzeczywiście zajmujemy się mediami jako temat tej dyskusji. Moim zdaniem to jest świetny przykład zderzenia dwóch lotów. To, co pani pokazuje, można powiedzieć, jest dziennikarstwo w starym stylu, gdzie pani jako redaktor prowadzący dane wydanie swoim nazwiskiem gwarantuje, że wszystko, co napiszemy w tej gazecie, jest sprawdzone, prawdziwe i tak właśnie jest. I to zakłada, i ja wtedy, jako czytelnik, mam wybór. Wierzę Newsweekowi, wierzę polityce, wierzę wprost lub tak tygodnikowi nie. Wybieram instytucję i całe moje zaufanie wpadło w instytucję.
A po drugiej stronie mamy logikę nowych mediów, świetnie było pokazałeś na Twitterze, gdzie ktoś, tak może pies, napisał komentarz. I tych komentarzy jest 100. Normalny internauta, jeśli mogę użyć takiej figury, nie zastanawia się, czy to jest człowiek specjalnie opłacany przez Putina, czy to jest pies, czy to jest może szacowny komentator z Ukrainy lub z Rosji. Tylko on to czyta i w swoim rozumie osądza, czy to ma sens, mówiąc bardzo kolokwialnie, tak, czy to się trzyma kupy, czy nie, czy ja chcę w to wierzyć, czy nie. Czytelnik nie dlatego, że niósł szacowny tytuł i nazwisko redaktora, tylko dlatego, że ma wiedzę o świecie, wyobraża sobie, jak ten świat jest skonstruowany. Może sobie oczywiście fałszywie wyobrażać, tak? Może jego wyobrażenie o Ukrainie będzie w ogóle nieprzystające do rzeczywistości. Ale to nie zmieni faktu, że wklei sobie w ten fragment taki klocek, który mu tam pasuje. I w związku z tym, raz jeszcze, cały czas wracam do tej samej myśli. Dla mnie jakby domaganie się w nowych mediach takiego porządku, że wszystkie tweety powinny mieć co najmniej 3 źródła, być potwierdzone, a przez inne rzetelne osoby, nie ma żadnego sensu. To jest Twitter. Twitter jako instytucja, każdy może coś napisać, wierz mi lub nie. Facebook jest fajny, pomimo tego, że jest amerykańską korporacją, bo tam jest to miejsce, gdzie mogę czytać poglądy osób, z którymi bym normalnie nie rozmawiał. Tak i wszyscy moi koledzy, znajomi moich znajomych, bo kompletnie przeciwstawnych mi poglądach, te poglądy są wyświetlane na mojej ścianie, na moim profilu facebookowym. Ja bym nie chciał siedzieć z tymi ludźmi przy piwie i słuchać tych poglądów na temat polskiej polityki, konfliktu, znaczy wojny na Ukrainie, proszę bardzo, i co my tam możemy jako Polacy jeszcze zdziałać. Ale korzystając z uprzejmości amerykańskich korporacji, czytam to u siebie w domu na komputerze i nie domagam się, ja wiem, że ci ludzie nie mają racji. Ja wiem, że ci ludzie nie mają racji. Wiem, że mówią tak, bo wierzą w swoje poglądy, które w moim przekonaniu są złe od samego początku. Ale to jest inna logika mediów, to nie są stare media, to nie musi być niezwykłym tytułem. Pani chciała coś powiedzieć, biegnąc. Nie, ja uznałam sobie w Odessie w Polsce, u mnie jest ja z Odessy. Dowiedziałem się o Odessie, że miałam z Odessie w Polsce, sama jestem z Odessy. У меня есть друзья, молодые журналисты, которые еще находятся на стадии большой журналистики, мечта о большой журналистике. Мам знакомых, которые са дженикажами, и на разе са на этом стадии такие интересного дженикарства, что вдолжение было бы поправное дженикарство. Они ездили с большими такими амбициями на Майдан. Они ездили, приезжали на Майдан с большими амбициями. Журналистскими. Дженикарскими. И когда они увидели, у них офис находится на Греческой площади, mają biuro na Placu Greckim. I oni widzieli события i сразу написали посты i начали выполнять онлайн-трансляцию. Kiedy to zobaczyli, to od razu przycięli pierwsze posty i zaczęli prowadzić translację online. No, ja chcę zauważyć to, że tak jak oni młodzi ludzie, oni byli dostatecznie nieprzygotowani k robocie, jak journalisty. Profesjonalni w takich agresywnych, opasnych sytuacjach. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że właśnie ze względu na to, że oni byli bardzo młodzi, nie byli przygotowani na działanie właśnie w takich agresywnych sytuacjach stresu. Ja chciałam zadać pytanie, czy istnieją osobne treningi wśród żurnalistów, jak pracować w условиach wojny, проходzą li oni regularnie i стоит li пересмотреть вообще образование, каким образом нужно освещать эти события, как фоторепортаж, видео и все. Chciałbym zapytać, czy są jakieś szczególne treningi czy szkolenia dla dziennikarzy właśnie pracujących w warunkach wojny, ewentualnie jak często one się odbywają i czy należałoby zrewidować podejście do kształcenia właśnie osób zajmujących się tą tematyką? Pytanie, zasady dotyczące dotyczące relacjonowania konfliktów ogólnie są takie same jak relacjonowania każdej innej sytuacji. Praca w takich warunkach jest jednak dosyć ekstremalna i treningi, jeżeli już są jakieś szkolenia, dotyczą też głównie bezpieczeństwa dziennikarzy, ponieważ redakcja odpowiada za ich życie. I to na pewno reporterzy Newsweeka, którzy wyjeżdżają do Syrii czy do Egiptu w czasie ostatnich arabskiej wiosny, czy tak jak ostatnio w rejon walk do Donbasu, czy nawet wcześniej na Majdanie, przechodzą taki trening no,
dbania o siebie i też nieangażowania się bezpośrednio w sytuację, tak? Ponieważ jest bardzo cienka granica między angażowaniem się, tak? Bo widzimy, że ktoś ginie obok nas, chcemy pomóc, tak? Nieść kogoś do szpitala i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, jeżeli takie szkolenia przechodzimy, w szczególności dziennikarze i reporterzy, operatorzy telewizji, którzy jadą w rejon konfliktu, to są to takie zasady, jak współpracować z armią, na ile można wierzyć komunikatom oficerów prasowych, czy embedować się przy wojsku, czy nie, bo to niesie za sobą pewne implikacje właśnie związane z relacjonowaniem jednej strony konfliktu i jak zachować bezpieczeństwo i kiedy się wycofać. Również dla redakcji, jakie są kanały wydobywania dziennikarza z rejonu konfliktu. Jeszcze dorzucę, jeżeli można, że w tej chwili jest taki problem, bardzo wielu korespondentów wojennych o tym pisze, że ponieważ wysłanie korespondenta wojennego, jeżeli jest się redakcją europejską, amerykańską, kosztuje strasznie dużo pieniędzy, ponieważ ubezpieczenia są bardzo drogie, ochrona jest bardzo droga i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym bardzo dużo ludzi, dziennikarzy, to są właśnie dzieci, to są właśnie freelancerzy, początkujący ludzie bez doświadczenia, bez ubezpieczenia, którzy tam jadą za własne pieniądze i narażają życie, ponieważ są płaceni od sztuki, tak? To znaczy dostają honorarium za tekst, jeżeli ten tekst się sprzeda. W związku z czym stąd jest również, i to jest dosyć powszechny problem w tej chwili w tym dziennikarstwie prawodawczym, to, że jest tak wiele ofiar. Znaczy dziennikarze masowo giną w tej chwili, dlatego że właśnie redakcje oszczędzają, mówiąc wprost, na korespondentach wojennych, na ich bezpieczeństwie, metodą kupowania tekstów, a nie wysyłania własnych korespondentów. Czy ja dobrze rozumiem? Pani mówi o kimś, kto będzie o Ukraińcu relacjonującym konflikt na Ukrainie, tak? Bo taka jest sytuacja, dobrze rozumiem? Taka jest sytuacja, że to ребята спускаются, и они не понимают, каким образом фокусировать камеру. Они не знают, как отреагировать на всю ситуацию, но при этом они потом этот контент являются носителями, они журналисты, и тут вопрос, каким образом сфокусироваться, показываем мы крупные планы с кровью, или мы показываем общую ситуацию. Я через случай, с певних поводов подбилем розмови на темат висування кореспондентів воєнних з віце-президентом Reutersом не так давно. І повім пані одну річ. Прошу того не робити, що пані хоче робити. Ponieważ ten człowiek, który jest wiceprezesem Reutersa i wysyła korespondentów na wojnę, sam był kiedyś korespondentem wojennym. Kto? Podał mi słowo nazwisko, ale... Jakiś Angol, tak? Czy to tutaj... Nie, nie, on jest Syryjczykiem. To jest przemysł. Znaczy, ja z nim miałem długą rozmowę i on mi dokładnie wyjaśnił, jak to działa. To nie działa tak, że są... Kiedy patrzy pani na to na pewną skalę, to nie jest tak, że ktoś jest korespondentem wojennym. Ponieważ zasada jest taka, że korespondenci giną, są zamykani w więzieniach, są torturowani. W związku z czym praca, kiedy się patrzy na to jak na liczby, wygląda tak. Mamy konflikt Syrii. No to co? Potrzebuję 10 lokalnych dziennikarzy. To nie mogą być biali, bo ich od razu zabiją, dwa razy szybciej. Oni mają dać się język kultury, mają się wtopić, tak? Wszyscy mają ubezpieczenie. To jest podstawowa sprawa. Ale też się dalej. Ale nie, nie. Znaczy, proszę zrozumieć, jeżeli pani jedzie na wojnę, to może pani stracić rękę albo nogę. W związku z czym trzeba myśleć o ubezpieczeniu. Każda inna sytuacja jest zbędnym ryzykiem, tak? Teraz on mówi, mój tydzień zaczyna od tego się, że dostaje kartkę i patrzę. Nie żyje. Nie ma kontaktu. W więzieniu. Nie ma. Minus 6. Wysłałem 10, tak? Jestem minus 6. No to co? Dzwoni, mówię, poproszę 6 Syria na rano. To tak wygląda. Teraz, to ja nawet powiedziałbym tak, redakcje nie powinny oszczędzać. Redakcje powinny kupować profesjonalną usługę. Ma pani osobę, która podpisuje odpowiednie zgody, przechodzi trening, ten trening, co również w Polsce organizowany, trening przetrwania, ma pełną świadomość tego, co robi, ryzykuje własnym życiem. Absolutnie uważam, że tylko należy korzystać z profesjonalnych organizacji. I wtedy w Syrii są Syryjczycy, w Polsce, jak będzie konflikt, no, jeżeli nie będą Polacy, na Ukrainie będą Ukraińcy.
Także proszę na to odpowiedzieć w ten sposób. Kiedy pani mówi o tym, jak się uczy dziennikarzy zachowania w takich sytuacjach ekstremalnych, to ja tylko przypomnę pani jedną sytuację. Czy widziała pani film Helikopter w ogniu Ridleya Scotta? Bitwa o Mogadiszu, tak? To jest taki krwawy film. A ten film nie mówi o tym, co stało się chyba 48 godzin wcześniej. 48 godzin wcześniej zabito 3 dziennikarzy ukamieniowanych. Oni nie popełnili żadnego błędu. Oni udali się na miejsce, żeby relacjonować te wydarzenia i wcześniej relacjonowali je przez pół roku. Wszyscy. W tym momencie temperatura tłumu była taka, że ich zabito wszystkich. W związku z czym, jeżeli mogę cokolwiek zrobić dla pani dzisiaj, to odstradzić pani podejście do bycia reporterem wojennym i pani kolegą bez zastosowania tych podstawowych wydarzeń, jakim jest ubezpieczenie przede wszystkim. Powiedział też, ale ten Jack mi powiedział, Michał, mamy najlepsze ubezpieczenia na świecie dla tych ludzi. Ponieważ jestem minus 6 karty poniżej. Ale te ubezpieczenia też dotyczą rodzin po prostu, bo jeżeli taka osoba zginie, redakcja czuje się w obowiązku zapewnić jakieś minimum, nie wiem, córce, żonie i tak dalej. Państwo mówicie o dziennikarzu, no to nie przez redakcję, a tam jest mnóstwo finanserów, którzy nie mają nic z tego ubezpieczenia, które jest. Ale pani chciała. No nie, bo to reportaż jest tak bez sensu trochę, że nie będę się dzielić. A może wiemy temat, pójdźmy w stronę bez sensu. Hmm. Nie, bo to naprawdę są bardzo ciekawe rzeczy, myślę, że tutaj dużo ciekawsze dane. Ja jeszcze też chcę trochę bronić tego Reutersa, bo nie wiem, kto pan rozmawiał, ale znam kilku dziennikarzy Reutersa, którzy pracowali w rejonie konfliktu. Mój przyjaciel Piotrek Piłat, który jest Reutersa w Polsce, a był w Iraku przez 2 razy po pół roku. Oni chcą na zmianę taki, że podpisujesz kontrakt, tak, i się ten. I on w zasadzie przez te pół roku nie opuszczał budynku w kompancie takim, w takim dzielnicy ambasady, gdzie był wojsk amerykański naokoło, miał antenę satelitarną, wychodził na dach i coś tam relacjonował, albo nie, jakieś foty wysyłał, które dali mu żołnierze, albo które dali mu stringerzy, więc chcę powiedzieć, że Reuters bardzo pilnuje swoich dziennikarzy. Oczywiście stringerzy giną i śmierci się zdarzają na wojnie i on oczywiście miał gigantyczne ubezpieczenie, które by potem pozwoliło żyć rodzinie przez długie lata, ale też wyraził na to zgodę i miał świadomość tego, gdzie się pakuje, a z tego dzielnicy rządowej na lotnisko w Bagdadzie wiózł go gigantyczny konwój wojska amerykańskiego. Więc oczywiście ta agencja żyje z wysyłania ludzi w rejon konfliktu i ma te rzeczy opracowane. Natomiast no, na wojnie ludzie giną, to jest to, ta historia. Sama byłam świadkiem, kiedy mój kolega z redakcji został porwany w Iraku, Marcin Firlej. Ja pracowałam wtedy w TVN24, byłam producentem. Był słabo dla mnie news, ponieważ wydawało mi się, że on już tam nie wróci. Ale generalnie jest tak, że taka osoba, jeżeli jest poza budynkami, poza bazą wojskową, jedzie na jakieś zdjęcia, ma telefon satelitarny, o każdym jego ruchu musi wiedzieć redakcja. On się melduje w regularnych odstępach czasu. Jeżeli się nie zamelduje, to wiemy, że coś się złego dzieje. Wtedy informujemy MSZ, wtedy nasza baza w Bagram podejmuje działania i szukają tego człowieka. Że to nie jest tak, że on pracuje. Znaczy ja podejmuję decyzję w Warszawie, czy on może gdzieś jechać na podstawie tego, co on do mnie mówi. Czyli jeżeli on mówi, że jest spokojnie, są tam żołnierze, chce z nimi jechać na patrol, byli tam wczoraj, było spokojnie, czy mogę jechać z nimi na patrol. I to my podejmujemy część ryzyka, tak? Tak samo było w Afganistanie. Więc rzeczywiście profesjonalne redakcje starają się. Wie pani, na przykład teraz niemieckie redakcje, ja pracuję w dużym koncernie niemieckim, redakcja Bilda i redakcja Die Welt zrezygnowały. Znaczy szefostwo redakcji, czyli koncernu Rinier Axel Springer zakazało wysyłania wszystkim swoim redakcjom w rejon Donbasu. Po prostu jest zakaz. Oni, dlatego że jest zbyt niebezpieczny. Ale to się wtedy dzieje? Wtedy się właśnie dzieje to, o czym mówimy, znaczy kupują materiały od freelancerów. Nie kupują, bazują na Reutersie, bazują to może, na... To może akurat tak, że Springer jest zbyt etyczny, że tego nie
amerykański zwłaszcza, ale również europejski, po prostu kupuje materiał od freelancerów. Była dziewczyna, którego nazwiska, imię nam Włoszka, która mówi, że dostaje $80. $80 za materiał ze sfery wojennej i nie może zażądać 90, bo tam już za nią jest 7 innych facetów, którzy te 80 wezmą. I niestety coś takiego się stało z tym faktem, jak z każdym innym po prostu. Znaczy to, jak rynek zaczyna rządzić, to się wszystko, etyka kończy. Że po prostu jest mnóstwo młodych ludzi, którym się wydaje, że będzie zrobione nazwisko, że zostaną następnym Edwardem Cimurowym, zwłaszcza Amerykanów, którzy pożyczają pieniądze od rodziców i tanimi liniami gdzieś lecą w strefę konfliktu, gdzieś w okolicy pożyczają samochód, jadą tam i myślą, że to jest szansa i giną po prostu. Jest zbyt niebezpiecznie. Szczerze mówiąc, jak ja wysyłam teraz Kacewicza, też nie pozwalam mu jechać za daleko, tak? Już raz się otarł o śmierć, ja nie chcę zajmować się jego żoną i dzieckiem. Uważam, że to jest odpowiedzialność redakcji, że chcemy informować, ale nie za kosztem życia naszych dziennikarzy, tak? Więc gdzieś tam trzeba postawić sobie granicę rozsądku, tak? Oczywiście chcemy informować, ale na przykład po drugiej stronie konfliktu mamy dziennikarzy z Forbesa rosyjskiego, z którym ja mam kontakt. Oni są bliżej tych działań, ponieważ są embedowani przy jednostkach separatystów i rosyjskich, tak? A kiedy jest gorąco, to przyjeżdża helikopter z Moskwy i ich zabiera. Więc ja nie mam takiej możliwości po stronie armii rosyjskiej, ukraińskiej, żeby zabrać mojego dziennikarza, że tam przyjedzie jakiś desant i go zabierze. Tak, nie mam takiej możliwości, w związku z czym nie podejmuję takiego ryzyka. Znaczy ja bym chciał powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat wszyscy wiemy, że rośnie liczba zabitych pracowników mediów bardzo wyraźnie. To jest spowodowane dwiema rzeczami, o czym panie mówiły, czyli tym, że teraz więcej nieprofesjonalnych osób jest w sferze konfliktu, nawet już turystyka zaczyna być taka, się pojawiać ekstremalna. A drugą rzeczą jest to, że media elektroniczne wymagają coraz szybszego przekazu, zdjęć coraz bliżej akcji, to się napędza. Ja myślę, że każdy może być dziennikarzem, to co pan mówił, prawda? Że każdy może być tym przekaźnikiem. Każdy, kto ma komórkę, tak, iPhone, smartfona, może natychmiast rzucić to i jego wideo nagle może być szerowane przez miliony ludzi, co widzieliśmy w czasie rewolucji arabskiej. Ale uczciwie mówiąc, myślę, że też powinniśmy sobie jako dziennikarze postawić inne pytanie. Jak to się dzieje, że ludzie wychowani w cywilizacji, w mediokracji w Wielkiej Brytanii uważają, że ich sprawie zrobi dobrze obcięcie dziennikarzowi głowy przed kamerą? Znaczy coś się zmieniło też w myśleniu. Dlatego, że to się stało. Czy jak Brytyjczyk obciął głowę swojemu dziennikarzowi, czy nie zauważyłam? Ci faceci, jak on się nazywa, przepraszam, bo mam biurę w pamięci, ten pierwszy spektakularnie ścięty amerykański. Tak, którzy byli wychowani w Wielkiej Brytanii. Ja myślę, że to też powinniśmy swojego dziennikarza postawić pytanie, co się stało takiego. Kiedyś, i to mówią wszyscy korespondenci wojenni, że kiedyś kamizelka na Press albo TV broniła człowieka, znaczy była mniej więcej dawała pewność, że człowiek nie będzie do niego strzelać przynajmniej specjalnie. Przez bardzo długi czas coś takiego było. W tej chwili dziennikarze mówią, że unikają tych napisów. Unikają napisów dziennikarza amerykańskiego New York Times, to tylko tam. Nie, Tak. To nie jest kwestia tego, że
tym roku się coś zmieniło, tylko raczej tego, że to jest konflikt. Pani jest zainteresowana, bliski. Tak jak była arabska wiosna, to dla wszystkich osób zainteresowanych tym, co się dzieje w basenie Morza Śródziemnego, oni też mogli powiedzieć, pierwszy raz w historii tak wiele informacji o Tunezji, Egipcie docierały do nas bezpośrednio, bo ci ludzie tam z telefonami stali i rzucali. To jest taka technologia. Ale pojawiło się na pewno kilka lat temu. Tak, ale w Serbii kosztowie jeszcze jej nie było. Nie do się. Такой вот вопрос, просто позволю себе любопытство свое удовлетворить. Когда я приезжаю в Россию, я сейчас часто бываю, уже 5 раз с марта, и меня потрясает одна ситуация, мне задают один и тот же вопрос про одну и ту же трагедию. Это про трагедию в Одессе. И если честно, я знаю, что аморально сравнивать зло меньше или больше. И любопытно то, что ну, с ноября по октябрь в Украине случилось очень много трагедий. И если говорить про трагедию в Одессе, 49 человек сгорело в Одессе, правильно? Просто как? И 6 человек застрелено. Любопытно, что в Киеве в Проспелках 18-го заживо сгорело 28 человек. Мой вопрос следующий. Как так случилось, что почему мне... Вот, вы эксперты. В России мне задают один и тот же вопрос, только про эту трагедию в Одессе. И даже вот я там оставила questionnaire, листок для вопросов, и кто-то по-русски написал тот же самый вопрос. Что скажете? Я считаю, что вы знаете ответ. Может, хвилочку, я только сделаю малый скрот про того. Чили, пада питание, почему за каждым разом, помимо того, что выдержало себя правда, очень много вещей о no, tragicznym wręcz zabarwieniu. Dlaczego za każdym razem podczas przyjazdu do Rosji zadawane jest cały czas to jedno i to samo pytanie a propos tej tragedii w Odessie. Nawet w kontekście tego, że tam liczba ofiar jest liczona w dziesiątkach, natomiast zdarzyło się wiele innych sytuacji, łącznie liczba ofiar jest zupełnie inna, ale cały czas pada pytanie tylko a propos tej sytuacji. Ale ja myślę, że odpowiedź jest oczywista, przepraszam. Myślę, że odpowiedź jest taka, że to jest właśnie ta propaganda, której zaczęliśmy. Z rosyjskiego punktu widzenia, z punktu widzenia odbiorców rosyjskich mediów, to są ich ludzie, którzy zginęli w Rosji. To jest taki bardzo spektakularny przykład ofiar prorosyjskich z rąk ukraińskich. I to się mieści w tym przekazie propagandowym mediów rosyjskich. Tak samo jak z drugiej strony są na przykład ta sotnia święta Majdanu, prawda? Więc ja myślę, że to jest ewidentnie produkt propagandy, no. Znaczy tej właśnie wojny propagandowej, o której zaczęliśmy rozmowę. Czy ja mógłbym jeszcze coś dodać? Ja bym chciał o tych rzeczach powiedzieć, nie chcę robić podsumowania oczywiście, ale chciałem wrócić trochę do tematu naszej dyskusji. Najpierw taka krótka uwaga, ona jest dla mnie istotna. Ja się zgadzam z tym, co pan powiedział, że tak łatwo, i pani też powiedziała, że łatwo rozpoznać te wpisy przez propagandę rosyjską preparowane, a to wynika z tego powodu, że w moim przekonaniu w Polsce mamy bezmyślnie antyrosyjskie media. To jest tak, że w ogóle jest jeszcze taki problem kulturowy w Polsce, że Polacy nienawidzą Ruskich i nie rozróżniają Rosjan od Stalina. Tak? Oni to dla nich to samo. Absolutnie.
dlatego, że rzadko też tam jeżdżą, może tego nie ma. To jest jedna rzecz. Dlaczego się zgadzam z tym, co pan powiedzieliście? Ponieważ w tym streamie antyrosyjskiego bełkotu, kiedy pojawiają się, a rzeczywiście pojawiają się na pewno mówione tweety, komentarze, rzeczywiście no one gdzieś pojawiają, one są natychmiast zalepane przez ten wdrukowany w polskie mózgi antyrosyjski sposób to jest, mamy tak bardzo przechyloną dyskusję, tak samo jak mamy przechyloną scenę polityczną, że jak ja przeglądam to, to ja mam wrażenie, że ktoś tam rozsądny pisze, kiedy czytam te sponsorowane komentarze. Bo w przeciwnym razie absolutnie nie mamy tej optyki, o której pani na początku powiedziała, że to są jakieś konsekwencje dwóch nacjonalizmów. W naszych mediach komunikat jest taki, że Rosjanie przekupili, zapłacili na tak. A wiecie Państwo, myślę na mnie, dlaczego. Jeszcze jest jedna ważna rzecz, mówimy o propagandzie, ale proszę Państwa, ta propaganda rosyjska jest prawda. Ławrow jest sprawny, inteligentny, jest doskonałym politykiem, jest świetny w tym, co robi. To, że Rosjanie zamówili systemy business intelligence do social media dwa lata temu, to też świadczy o tym, że oni potrafią postępować. I teraz wszystkie rzeczy, które pojawiają się takiej oczywistej propagandy rosyjskiej, są natychmiast przez nasze media fantastycznie wypunktowane. Ale kiedy minister obrony Ukrainy zaczyna bełkotać i podaje jakieś liczby, takie, że nawet ci antyrosyjscy internauci się w komentarzach śmieją, że wygląda na to, że jest chyba 200 tysięcy Rosjan, którzy już zginęli na Ukrainie, bo takie podał liczby niedawno, to na to dziennikarze nie zwracają kompletnie uwagi. To jest dla mnie przerażające, proszę Państwa, bo ja nie mam takiego przekonania, bo długo mówię, będę zmierzał do konkluzji. Ja nie mam takiego przekonania, że nasi dziennikarze panują nad tą sytuacją, albo że robią coś celowo. Ja mam przerażające przekonanie, że polscy dziennikarze są niedouczeni, że oni nie potrafią odpowiednio informacji spreparować. I nie zgadzam się też, że na sam koniec. Aż tak bardzo. Co powiedział pan doktor, kiedy mówi, że media takie muszą być, bo dochodzimy moim zdaniem do pewnego sedna tej dyskusji, o czym chciałem powiedzieć, teraz sobie do pani o tym mówię. Mianowicie media wcale takie nie muszą być. Media takie w Polsce są, ponieważ na to pozwoliliśmy. Ponieważ, bo przykro, pani redaktor powiedziała, że zagląda na stronę BBC i na stronę francuskie. Dlaczego my nie mamy w Polsce mediów publicznych, co do których mamy jedno tylko zastrzeżenie? Macie być obiektywne, na to płacimy abonament, ale mamy wiadomości, gdzie Hillary Clinton je popcorn, tak? I to jest ten problem. Nasza ostatnia już myśl, która mi przyświecała, kiedy tutaj do Państwa jechałem, jest taka, że doprowadziliśmy do tego, że pomiędzy wiarygodnością social mediów, a wiarygodnością wiadomości głównego programu telewizji publicznej jest zaniedbana różnica. I to jest ten problem. Teraz powiem Państwu, że to niestety jest skutek tego, że kiedy krajem rządzą ludzie głupi. Ponieważ spójrzcie Państwo na taką sytuację. Czy widzicie, że Polska Agencja Prasowa musi na siebie zarabiać? A czy zastanawialiście się nad tym, że gdyby PAP był również instytucją rozliczaną wyłącznie ze swojej niezależności, to mielibyśmy prawdopodobnie najważniejszą instytucję, która sprzedaje za rozsądną cenę rzetelną informację, najlepiej jak potrafi, do wszystkich mediów. I wtedy wszystkim dziennikarzom pracowałoby się lepiej. Co więcej, mogliby sprzedawać za granicę. Również. I teraz ostatnia rzecz. Podobnie okazałoby się dużo bardziej opłacalne niż to, co nie było, ale nie jest miejsce. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to, że nie mamy systemu publicznych mediów, to jest powoduje, że nie mamy wzorca metra w tym kraju, tak? Gdyby można było porównać media publiczne do mediów komercyjnych, byłaby między innymi różnica, bo jej nie ma, absolutnie nie ma, ja to wiem, to wtedy moglibyśmy żądać pogłębionego komentarza i rzetelnego podania informacji, a nie przypadkowych zupełnie zlepków tego, co się w danym momencie danej komercyjnej stacji lub wydawcy opłaca. Ja chciałam tylko jeszcze jedną rzecz. Pan w zasadzie powiedział to, co ja chciałam powiedzieć wcześniej, ale tylko chciałam jeszcze dodać jedno, że tak się składa, że Rosja ma po prostu wspaniałą politykę realną. Prowadzi naprawdę bardzo profesjonalną politykę i akurat ta polityka mediowa, tak można powiedzieć, jest narzędziem tej polityki realnej. Oczywiście, a Rosja tutaj profesjonalnie. Więc jakby to jest, te wszystkie działania rosyjskie,
wszystkie, no są po prostu książkowe, mimo że one jakoby są nieprzewidywalne, one są tak naprawdę przewidywalne w swojej przewidywalności. I teraz naszym zadaniem tutaj właśnie mediów w Polsce, czy we Francji, czy w Stanach, czy jest oddzielenie ziarna od plewy, tak jak pan powiedział, właśnie pogłębiona analiza, której bardzo często brak. To jeszcze tylko w ramach kontrgłosu, rzecz jasna. To nie jest tak, że mamy takie media, bo rządzą nami grupi ludzie, tylko w moim przekonaniu mamy takie media, bo inny, znaczy tak z tej perspektywy, to chyba wszyscy we troje prezentujecie, mamy takie media, ponieważ innych mediów nie potrzebujemy. My czytelnicy mediów, my odbiorcy mediów widzimy, jak funkcjonują tytuły telewizyjne, tytuły prasowe. Wiemy, że są upartyjnione w szerokim sensie, tak? To znaczy albo są upartyjnione w sensie politycznym, albo są stargetowane, używając innego słownika, na określonego czytelnika. Czyli piszą takie teksty, żeby zadowolić swoją grupę docelową. Czy to są wyborcy PiSu, czy to są ludzie z odpowiedniej kategorii społeczno-demograficznej. Znacznie lepszą i wygodniejszą dla nas sytuacją jest taka sytuacja, jak nam proponują nasze ulubione amerykańskie koncerny, które mówią, my dajemy ci gigantyczny kanał komunikacyjny, w którym zamiast jednego, dwóch, trzech tygodników masz 300 osób, wysyp sobie te klocki na podłogę, tak jak masz w Twitterze czy Facebooku i sam sobie ułóż taką wizję świata, która ci najlepiej odpowiada. I takie, z takich mediów korzystamy. Czytelnictwo gazet spada. 40 lat w tym momencie, 40 rok życia to jest granica dla polskiego społeczeństwa. Poniżej już, czyli osoby do 40 roku życia, znacznie częściej korzystają z internetu niż z telewizji, tak, z tego głównego czy też mainstreamowego medium. Bo ten model komunikacji, ten model informacji, gdzie cała odpowiedzialność za konstruowanie przekazu leży po stronie odbiorcy, który sam sobie wkłada do swojego odpowiedniego świata, bardzo trudno jest znaleźć taką gazetę, która odpowiada moim światopoglądowi. Bardzo łatwo sobie takie coś poskładać z tym terenem. Ale nie, bo posłuchaj, jest płacony podatek, płacisz podatek na media. Ten podatek jest wydawany na komercyjne media. Więc nie, ma nie być podatku, albo mają być media, na które płacisz. Jest przepis prosty. Znaczy, zadania, misja. Potrzeba ratingu telewizji publicznej rzeczywiście moim zdaniem... Ale kto dzisiaj ogląda telewizję? Kto z Państwa ogląda telewizję? No ale 35%. No nie, ja wiadomości jednak oglądam z publicznością. Dobra, słuchajcie, przepraszam Państwa. Jest strasznie późna pora, jesteśmy niezwykle wzruszeni, jeżeli mogę za Państwa powiedzieć, że Państwo z nami zostali tak długo. Bardzo, bardzo dziękuję.